Centralna ewidencja pojazdów i kierowców, czyli jeden z najistotniejszych dla obywateli systemów informatycznych, jest budowana od lat i wciąż nie widać końca tej budowy. Mimo że w latach 2018-2023 minister cyfryzacji wprawdzie zapewnił utrzymanie i rozwój systemu, to jednak nie zawarto umowy na realizację kluczowego elementu projektu modernizacja CEPiK, który ma poprawić jego funkcjonalność. NIK zwraca uwagę na to, że choć budowa, utrzymanie i modernizacja systemu jest finansowana z funduszu CEPiK, to w okresie objętym kontrolą ministerstwo pokrywało z tego funduszu głównie wydatki niezwiązane z systemem, a dotyczące informatyzacji państwa. I choć było to zgodne z przepisami, to jednak stanowiły one od niemal 36 do prawie 78% ogółu kosztów poniesionych przez fundusz. Izba złożyła więc wniosek do premiera o podjęcie działań, które zgodnie z pierwotnym celem zapewnią finansowanie z funduszu CEPiK wyłącznie tych zadań, które są związane z systemem CEPiK.